Dzień dobry kochani, ja Was witam bardzo serdecznie już z Holandii. Jak ten czas w Polsce szybko minął, to ja nie mam pytań i strasznie mnie sprzykro, bo naprawdę był to bardzo intensywny czas, bardzo rodzinny i gdzieś tam już strasznie tęsknię za naszą rodziną, ale mam nadzieję, że już niebawem się zobaczymy, bo ja już strasznie tęsknię, ale to nie zmienia faktu, że przylecieliśmy z taką fajną, nową energią, z taką świeżością i naprawdę muszę przyznać, że się stęskniłam za tym miejscem. Nie mówię tutaj o takim przywiązaniu może do Holandii, no ale bardziej do naszych czterech kątów, naszych ciasnych kątów, ale takich, wiecie, przytulnych, takich naszych, gdzie jesteśmy my. Także fajnie tutaj wrócić i cieszę się, że już Gracjan nie musi być sam. Jest mu też na pewno raźniej, stwierdziliśmy oboje, że to była taka ostatnia nasza rozłąka, bo faktycznie za bardzo tęskniliśmy. Czujemy do siebie ogromne przywiązanie, jesteśmy jak takie papuszki, nierozłączki. Wiadomo, że zdrowe jest to, żeby czasami pobyć osobno. Natomiast my uwielbiamy spędzać czas razem i myślę, że taki miesiąc rozłąki nam już totalnie wystarczy i już więcej nie potrzebujemy, naprawdę. Natomiast fajnie, bo też mogłam więcej czasu spędzić z moją siostrą, z Jackiem. Były też vlogi z Warszawy, więc takie urozmaicenie. Później były vlogi właśnie z mojego miasta rodzinnego i z mamą, i z dziadkami. I widziałam, że był bardzo fajny odbiór tych filmów, co mnie oczywiście ogromnie cieszy. Natomiast teraz czas na Holandię i powrót troszkę do takiej rutyny, którą gdzieś tam zawsze sobie prowadziliśmy i dzisiaj będzie właśnie taki domowy, luźny vlog. Zrobimy sobie obiad, dokończycie w zasadzie ze mną make-up i chciałam Wam jeszcze opowiedzieć trochę o moich włosach, bo wiem, że była masa pytań, więc sobie o nich troszkę porozmawiamy. Jak widzicie, ja swoje włosy skróciłam i to dosyć sporo. Pamiętacie taką Julkę w 70-centymetrowych włosach? Ja strasznie za nią tęsknię. I mówię to całkowicie szczerze i jestem z Wami szczera, że najfajniej czułam się właśnie w długich włosach. Czułam taką kobiecość. Oczywiście nie chcę tutaj definiować totalnie kobiecości, bo uważam, że teraz jest w ogóle taka moda na te krótkie włosy i niektórym dziewczynom nawet jest lepiej w krótkich. Wiem, że Wy też mnie wolicie w krótkich, ale ja siebie zdecydowanie wolę w dłuższych. Więc dalej podtrzymuję, że ja wracam w wakacje do długich włosów i nic mnie nie interesuje. Ja wiem, że stwierdzicie, że to nie jest naturalność i tak dalej. Każdy ma na ten temat inne zdanie. Oczywiście ja nie neguję waszego zdania, macie prawo tak twierdzić. Ja oczywiście wolę siebie w dłuższych. Moje włosy totalnie na tym nie ucierpiały. Przedłużałam od 2 lat moje włosy, prawie chyba od 2 lat, bo już tak tego nie liczę. Chyba w maju będą 2 lata, jeśli się nie mylę. No i gdzieś tam ja teraz musiałam ściąć moje włosy razem z doczepami, bo mam teraz aktualnie tylko zagęszczone. Moje włosy były znacznie dłuższe, bo chyba gdzieś dotąd były. Musicie się cofnąć o filmik do tyłu, więc fajnie, bo one teraz są zdrowsze i są takie fajne, świeże końcówki, jak pewnie widzicie. No, ale ja tęsknię za długimi i myślę, że znów przedłużę 70 cm włosów, bo jednak mogłam z nimi szaleć, mogłam je kręcić, no i mogłam na przykład sobie robić takiego fajnego, wysokiego kucyka, te włosy i tak były długie, właśnie te fale, to za nimi chyba najbardziej tęsknię. Nawet przez chwilkę przyszła mi myśl, czy jeszcze ich bardziej skrócić, bo skoro je przedłużam w wakacje, to chciałabym się zobaczyć w takim totalnie krótkim wydaniu. Ale tak sobie myślę, że chyba to nie jest dobry pomysł. Mój kształt twarzy też nie byłby ok do krótkich włosów, bo jestem bardziej okrągła na twarzy. Nie mam smukłej twarzy, tylko ja po prostu mam taki kształt twarzy i tyle. Mi bardziej pasują długie włosy. Tak też się najbardziej lubię. No więc pani też mi doradziła, ze względu na to, że będę je przedłużała, będzie to bardzo nienaturalnie wyglądało przy moich krótkich włosach, bo to już są moje naturalne, w sensie długość jest moja naturalna. Będą takie sztuczne odcięcia. I fajnie, że mi to powiedziały, tak mi doradziły, że w momencie, kiedy ja będę je przedłużała, to nie będzie wyglądało fajnie, więc zostawmy już je takie, jakie właśnie są. Też ich dodatkowo już nie zagęszczałam, po prostu podciągnęłyśmy te włosy, które już wcześniej miałam. No i tak one sobie wyglądają. Bardzo się cieszę z tych świeżych końcówek. Jestem ciekawa, jak długo będę miała takie świeże, bo jak wiecie, ja też prostuję włosy. Po prostu lubię, jak są takie fajne, wygładzone. Taki efekt podoba mi się najbardziej. No ale mam nadzieję, że w Holandii ich tak nie będę już katowała. Dobra. Make-up prawie gotowy. Jeszcze, słuchajcie, został mi róż. Chyba rozświetlacz. Ja nie zmienię róż od L'Oreala. Używam, chociaż też z Evelina bardzo lubię. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy robić sobie wspólnie obiad. Jezu, mam wrażenie, że jakoś młodziej wyglądam w tych krótkich włosach, taka dziewczynka. No i będziemy sobie robić obiad. Też w planach mamy pójść na siłkę. Ja w ogóle jestem
Niesamowite, słuchajcie. Wykupiłam sobie karnet na siłownię, bo tutaj nie można kupić sobie karnetu w Holandii na przykład na miesiąc i za miesiąc sobie kupić następny, tylko już z góry na pół roku bądź na rok, czy chyba nawet jest taki na 2 lata. Ja wiecie, nie byłam tak pewna siebie, jeśli chodzi o siłownię i wzięłam delikatnie na te pół roku, choć uważałam, że to i tak jest naprawdę dużo. Trzeba być naprawdę zdeterminowanym i zmotywowanym, aby faktycznie takim być regularnym w tym postanowieniu, aby chodzić na tą siłownię. No jak się okazało, oczywiście no nie chodziłam tak regularnie, co pewnie też widzieliście, że nie bywałam tak często na tej siłowni, jak być powinnam, no bo jednak płaciłam niemałe pieniądze za tą siłownię. No i w ogóle był jakiś problem na tej siłowni z moim polskim bankiem, te pieniądze nie przelewały się automatycznie, tylko ja musiałam po prostu robić to sama i przyznam się, że zapomniałam po prostu o tym z miesiąca na miesiąc, aż w końcu siłownia się zdenerwowała i napisała mi maila, że muszę przelać do końca czerwca już, zapłacić za ten cały karnet do czerwca 600 zł. Bo oni po prostu są wściekli na tą nieregularność moją w płatnościach i już nie chcą ze mną przedłużyć w ogóle tego karnetu całego, więc po prostu już mnie na tej siłowni nie chcą. Oczywiście ładniej to napisali. Natomiast no, musiałam już z góry zapłacić 600 zł za siłownię. No więc teraz muszę po prostu chodzić, słuchajcie. No nie mam wyjścia, szkoda mi tych pieniędzy. Więc może pieniądze mnie zmotywują, że kurde, Julka, zapłaciłaś tyle, musisz chodzić na tą siłownię. Jeszcze Grazia mi kupił te rękawice bokserskie, nie wiem czy pamiętacie. Więc też na pewno pojawią się filmy z naszych treningów. No i zobaczymy, jak mi idzie. Widziałam, że wiele dziewczyn teraz się zafiksowało w ogóle na te sporty, MMA i tak dalej. I nie wiem, może to też będzie dla mnie, no jestem ciekawa. Mogę Wam jeszcze polecić właśnie taki bardzo fajny produkt, który kupiłam właśnie w salonie, w którym robię włosy w Hollywood Hair. Jest to taki olejek, który sprawia, że nasze włosy naprawdę są fajnie wygładzone i wyglądają jak po wyjściu z salonu fryzjerskiego. Zawsze dziewczyny też mi go nakładają po wizycie. I ja go już naprawdę bardzo długo stosuję. Jest bardzo wydajny, ale sprawia, że nasze końce wyglądają naprawdę na takie zdrowe, odżywione, niesuche, więc jeśli miałabym Wam polecić jakiś produkt fajny do włosów, to na pewno byłby ten olejek, tylko uważajcie, nie przesadźcie z nim. Ja tylko go nakładam w sumie nawet nie od połowy włosów, tylko bardziej na końce, bo jeśli przesadzicie, to efekt może wyglądać na takie tłuste włosy, a tego nie chcemy. Od mojego Grecja na wczoraj właśnie dostałam takie przepiękne tulipany, które już tak pięknie kwitną w cudownym kolorze czerwonym. Naprawdę mam cudownego mężczyznę, który tak naprawdę o mnie dba każdego dnia i zawsze mam te kwiatki tutaj w Holandii w mieszkaniu. Zawsze jak jedna w jedną, to kupuję mi drugie. Uwielbiam kwiaty i tak naprawdę tulipany też bardzo lubię, róże lubię, wszystkie kwiaty tak naprawdę mi się bardzo podobają. Grecja tak naprawdę kupił 3 ogromne bukiety, więc sobie podzieliłam to tak, że jeden jest właśnie tutaj w kuchni, a tam reszta jest właśnie w naszym salonie. Czy wy też tak macie, że przed każdym pójściem do sklepu spożywczego musicie zrobić sobie listę zakupów, jakie macie zrobić? Bo ja tak mam, niestety często zapominam, co mam kupić. To już chyba ten średni wiek i po prostu muszę robić sobie listę, bo jak jej nie zrobię, to pójdę i mam dziurę w pamięci, Boże, co ja miałam kupić, a więc muszę, o teraz sobie jeszcze przypomniałam jedną rzecz, muszę sobie wszystko zapisywać i wtedy jestem spokojniejsza na zakupach, bo wszystko sobie wykreślam z listy albo po prostu usuwam z notatnika i wiem, że nie zapomniałam po prostu o niczym. A jeśli chcecie zobaczyć moją stylówę, to proszę bardzo, jeansiki, bluza, czapa. Właśnie wróciłam ze sklepu i taka cała siata zakupów, także zrobimy sobie taki szybki food haul. Tutaj mamy bułki, dla mnie jasna, dla Gracjana ciemna, jajka. Gdybym miała powiedzieć taki produkt, który zawsze powinien być u nas w lodówce, bez którego tak naprawdę nie widzę swojej reszty życia, są to zdecydowanie jajka. Uwielbiam wszystko, co z jajkami związane, czy to jajecznica, czy omlet. No jajka zawsze po prostu w domu muszą być. Następnie mamy pomidorki koktajlowe, bardzo je lubimy, chociaż powiem Wam, że jestem średnio przekonana do tych warzyw z Lidla i tych takich pakowanych, bo jednak opowiadaliśmy Wam naszą sytuację z papryką z Lidla. Poza tym często, kiedy chcę kupić pomidory w Lidlu, to zawsze je dokładnie oglądam, bo często jest pleśń, nawet jeśli termin ważności jest jeszcze długi. Nie mogłam znaleźć takiego normalnego jogurtu, więc wziąłam taki jogurt grecki. Też bardzo lubię, uważam, że w smaku jest taki identyczny jak śmietana. Świeży szczypiorek, bo dzisiaj będzie twaróg na kolację. Tutaj mamy ziemię,
ziemniaki, mamy sałatę, ogórki konserwowe, dwa puddingi proteinowe. Wczoraj też byliśmy w polskim sklepie na takich szybkich zakupach spożywczych, ponieważ słuchajcie, tak jak wam mówiłam, w holenderskich sklepach nie znajdziecie takiego standardowego twarogu, ewentualnie jakieś serki wiejskie, więc oczywiście musiałam kupić twaróg. Dzisiaj będzie przepyszna kolacja. Z tyłu za mną jest pranie, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, a ja na sobie mam bluzkę Gracjana. Powiedzcie dziewczyny, czy nie jestem sama, kiedy jestem sama w domu, a Gracjan wychodzi do pracy, to po prostu chodzę w jego ciuchach, bo jest mi tak najwygodniej. No ale dobra, już nie chciałam się przebierać, zrobiłam sobie kawę. Już mogę pić kawkę, tak mi się wydaje. No i musiałam, słuchajcie, musiałam wrócić do mojego ukochanego crunchy. W Polsce non-stop o nich myślałam, także fajnie, bo zrobiłam sobie zapas. W takim Kruiwacie u nas holenderskim była promocja 20 batonów za 2 euro. Także naprawdę bardzo się opłacało. Dzisiaj akurat mam taki czas, taką chwilę, kiedy mogę sobie pomontować na spokojnie, na bieżąco materiał, a to lubię robić najbardziej, żeby sobie po prostu wszystkiego nie zostawiać na sam koniec. Jaki mam program do montowania? Dużo dziewczyny zadawało mi pytania, jaki mam program do montażu. No i słuchajcie, ja mam ten taki klasyczny na MacBooku program, który jest już tak naprawdę wgrany. I na nim montuje mi się tak naprawdę najfajniej, jest bardzo prosty w obsłudze, jest bezpłatny, także to też jest naprawdę bardzo fajne. Nie ma tak naprawdę większych też udziwnień i naprawdę jest taki prosty w obsłudze, bo też jest wiele programów, które naprawdę są ciężkie do ogarnięcia i są już takie typowe dla profesjonalistów, że tak powiem. Natomiast ten program mi na ten moment w zupełności wystarcza. Jest to taki klasyczny program, ale to co chcę, to tak naprawdę on ma i zawiera. I nie uczyłam się tak naprawdę go długo, bo zajęło mi to naprawdę kilka vlogów pierwszych, ogarnięciu kilku funkcji, które on posiada, ale naprawdę nie ma tego dużo, więc jeśli chcecie zabrać się za nagrywanie, czy w ogóle potrzebujecie jakiegoś programu do montażu, to naprawdę ten w MacBooku jest znakomity, bo jest po prostu proste. Za mną pranie, no ale takie są, słuchajcie, realia po powrocie. Jest to typowo taki domowy dzień, w którym musiałam ogarnąć rzeczy. Mam jeszcze troszkę czasu, ponieważ jest 11:30, więc obiad zrobię, będę zaczynała robić około godziny 13:00, a dziś jest naprawdę przepyszny obiad i nawet dam wam, słuchajcie, przepis, bo spróbowałam ten obiad pierwszy raz u mojej mamy i wyszedł znakomity. Bierzemy się za robienie obiadu i słuchajcie, dzisiaj skorzystam z takich worków do pieczenia. Podkradłam ten pomysł od mojej mamy, kiedy spróbowałam pierwszy raz u niej obiadu razem z Gracjanem i właśnie powiedziała, że użyła takich woreczków do mięsa i naprawdę ten kurczak był tak aromatyczny, akurat w przypadku mojej mamy był to schab, no ale w każdym razie było naprawdę bardzo dobre. Tutaj mamy z czosnkiem i z ziołami, tutaj mamy z miodem i jeszcze mamy z papryką oraz z ziołami. Naprawdę u mamy to smakowało tak obłędnie. Moja mama akurat robiła z czosnkiem i z miodem, dzisiaj Gracjan zechciał właśnie te z miodem, więc zrobimy. My będziemy mieć akurat piersi, ale tak naprawdę tylko co chcecie możecie zrobić w tych woreczkach. Ja dzisiaj będę robiła to po raz pierwszy. Mama mówiła, że to jest banalnie proste w przygotowaniu. Tutaj mamy woreczek w tej części opakowania, a tutaj mamy przyprawę, także mam nadzieję, że również mi wyjdzie, ale podobno to nie jest nic trudnego. Ja również, słuchajcie, zrobiłam sobie taki zapas sosów sałatkowych, bo jest to takie banalne w przygotowaniu. Tutaj mamy grecki, mamy też włoski, mamy francuski, wszystkie tak naprawdę są bardzo podobne w smaku do siebie. Wystarczy sałata, miks sałat, pomidor, papryka, czerwona cebula i taki sos, czy nawet możemy dodać fetę, aby faktycznie ta sałatka była grecka. Oliwki tutaj mamy nawet na obrazku, no tak naprawdę tutaj jest pełna dowolność. Słuchajcie, wsypujemy taką saszetkę do szklanki, dodajemy 3 łyżki stołowe wody oraz oleju i mamy taką fajną zaprawę na sałatkę. Jest to naprawdę banalnie proste, także dzisiaj z tego skorzystam i zrobiłam sobie taki zapas. W ogóle swoją drogą muszę sprawdzić, czy w polskim sklepie nie ma przypadkiem właśnie tych sosów sałatkowych, bo są Właśnie piekarnik się już nagrzewa, a ja mam przygotowanego kurczaka właśnie w tej folii z tymi przyprawami. Na razie tak to się prezentuje, ale myślę, że będzie smaczne. Kurczak w miodzie, rewelacja. Także mogę wam, kochani, śmiało polecić, bo już jadłam. Mam nadzieję, że mi również wyjdzie. Trzymajcie kciuki. I właśnie musimy na 200 stopni ustawić piekarnik na około 55 minut. I tak prezentuje się nasz obiad niczym u mamy, co, Misiek? Tak. Tylko że my mamy piersi, mama miała schab, tutaj ziemniaczki, ogórki i sałatka. No i... Nie pytaj, jak to wygląda. No, Stasik, ty robiłaś?
No, jak sosik, pokazywałam wszystko widzom. No zobaczymy, jak to będzie smakować. Wyszliśmy na lody. Siemanko. Jest przepiękna pogoda, właśnie Grodzen się jeszcze z wami dzisiaj nie witał. Stwierdziliśmy, że jest tak przepięknie, że kurczę, musimy iść, co? Tak. Mówiłam, że idziemy na siłownię w tym vlogu, a wyszło, że idziemy na lody. Ale wczoraj też byliśmy na lodach i dzisiaj też idziemy. Tak. Bo są bardzo dobre. Słuchajcie, są takie tutaj ulubione w centrum nasze lody, które się nazywają Salut. Tak. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Ponoć jedne z lepszych Holandii. Jedne z lepszych. Bo top jeden mają, top dwa. No, one są naprawdę znakomite, kolejki są naprawdę też znakomite i też bardzo ogromne. Duże i się nie dziwimy. U nas w Słupsku też są takie lody, ale tam jest chyba 5-6 smaków, a tutaj jest 30. Tak, to jest. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego mam czapkę, no to muszę chronić przed czymś, że jestem w czapce, no to muszę chronić przed słońcem, przeszczepioną skórę głowy, bo się łatwo opala, nie? Dokładnie, więc mi się chodzi ciągle w czapce. Dlatego muszę iść w czapce. I musimy kupować inne, żeby nie chodzić ciągle w jednej. No. Żebyś miał różne na wakacje jeszcze, nie? Bo przez wakacje też nie będziesz mógł chodzić tak z głową. No, jeszcze trochę. No, ale trudno, dla efektu przecierpisz, prawda? Będziesz, ja uważam, mi się, że tobie jest pięknie w czapkach. No, bardzo mi się dajcie podobać. Znać. A włosy, no, tak się prezentują. Zobaczcie, jaka jest długa kolejka do lodziarni. Zapomnieliśmy o tym fakcie, że dzisiaj jest piątek. No i właśnie wszyscy stoją w kolejce po lody. Piękna pogoda plus piątek równa się długa kolejka. Pyszne lody? Tak się prezentują nasze lody. No, a jaki wziąłeś sobie smak? Wiśnia. No. I chyba strawberry cheesecake. Pychota, co? Tak, i nawet nad tym samym kanałem. Kolejny lodów. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Ja akurat mam smak... Boże, tych ciasteczek Lotus i Straw Waffles. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Ale są tak dobre. Jeśli jesteście ze Zwolę, no to no dobrze, ale polecam. Powiedz w końcu, dlaczego drugi palec jest większy od tego? Przestań! Jestem w gołych stopach, dlatego że boję się o moje klapki. Wyszłam w klapkach i nie chcę, żeby mi wpadły. Lody, petarda, powiem wam. Ostatni raz jemy? Zobacz. Wczoraj też to mówiliśmy. Nic się nie zmienia, tylko smaki. Tylko smaki wczoraj. Ale są lepsze od tych Słupsku? Nie, te Słupsku w sumie są chyba lepsze. Tak? No. Mm-mm. Te mają chyba więcej śmietany. Mi to bardziej smakują. Tylko że u nas w Słupsku jest po 6 smaków, a tu jest po 30. Widzisz ile muszek? Mi tutaj bardziej smakują, poza tym jest większy wybór. Jest większy wybór tych lodów, a u nas w mieście 5 smaków na krzyż. So come on, let's fly. Oh, I'd love to see the world with. Do MediaMarktu, bo chcieliśmy znaleźć mikrofon do aparatu, żebyście lepiej nas słyszeli, w szczególności w plenerze, ponieważ wtedy jest ogromny szum. Grecja w sumie wpadł na ten pomysł, ale niestety tutaj na stanie w MediaMarkcie u nas nie ma. W internecie niestety musimy zamówić. W internecie, nie? No, szkoda. Tu nic nie ogarniają w ogóle ci pracownicy, nie? No, ciężko się w ogóle dogadać. Także szkoda. Dajcie znać, kochani, czy... Musi kupić dwa, bo to jest tylko jeden na przykład. Potrzebuję dwóch, dla mnie też tak. Do koszulki, żeby przypiąć. To się w szczególności właśnie przyda przy jakichś Q&A, czy w ogóle przy takich filmach statycznych. No to uważam, że to naprawdę poprawi jakość przede wszystkim waszą dla odbiorców, jeśli chodzi o dźwięk filmu. Bo w domu tak nie przeszkadza to, ale na przykład jak nagrywamy właśnie poza domem, no to czuję różnicę w jakości dźwięku i jest to na pewno gorsze. Ładna czy nieładna? Fajna. Moim zdaniem Gracjanowi na maksa pasują czapki. Kto tak uważa, daje łapkę w górę pod filmem. Po co robiliśmy przeszczep? No właśnie, skoro wystarczyło załatwić sprawę czapką. Albo na łyso albo przeszczep, albo noszenie czapki. Ładna. Fajny kolor. Ładna. A pokaż, mi się wydaje, że chyba w ciemnej lepiej wyglądasz. Lepsza ciemna. Takim oto akcentem kończymy ten film, na którym byłem tylko chwilkę. Ale byłeś, to najważniejsze. Ale byłem. Słuchajcie, kochani, powracają vlogi z Holandii. Mamy nadzieję, że będą one was satysfakcjonować. Postaram się zrobić jak najfajniejsze. Takie typowe nasze, prawda? Tak. Takie typowe nasze. Cieszę się, że już jesteśmy razem. Dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu na wam kanale. Wam życzę miłego weekendu. Dokładnie. My kończymy vloga i zaczynamy weekend. Dokładnie. A wy kończycie vloga. Buziaki. Pa!